Chodźcie, pokażę wam, do czego jeszcze wykorzystuję aparat USG, oprócz klasycznego badania. Oprócz badania ginekologicznego, w tym badania jajników, badania macicy, wszelkich patologii, które występują w układzie rozrodczym, badanie płuc, badanie przedżołądków, ale również do zapisywania zdjęć oraz filmów. Po co to robimy? Oczywiście warto mieć zapisane zdjęcia różnego rodzaju przypadków, na przykład różnego rodzaju patologii lub różnego rodzaju ciałek żółtych, różnego rodzaju pęcherzyków. Po co? Po to, żebyśmy mogli zobaczyć, skonsultować, po to, żebyśmy mogli omówić to z zespołem. Ja również wykorzystuję to do pokazywania studentom oraz lekarzom na różnych konferencjach czy szkoleniach. A do czego ty możesz wykorzystać tą funkcję? Zrobienie zdjęcia lub nagranie ciąży, która jest na przykład zagrożona. Zapisanie ciąży jałówki lub krowy, która ma być na przykład sprzedana do innego gospodarstwa. Daje nam to bezpieczeństwo, że jeżeli kiedykolwiek ta krowa by poroniła lub jałówka by poroniła, na przykład w transporcie, to mamy zabezpieczenie, że była cielna. Możesz zapisywać różne ciekawe przypadki po to, żeby pokazywać później w swoim zespole, jeżeli masz na przykład lekarzy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z aparatem USG. Zapisanie różnych trudnych przypadków po to, żeby omówić na przykład z innym lekarzem, z profesorem, żeby uzyskać konsultację lub omówić ze swoim zespołem. A teraz pokażę Tobie, jak to zrobić. Mamy różnego rodzaju aparaty USG. W tym modelu, w iScan 3, jest wyciągnięte prawie wszystko na zewnątrz. Czyli jeżeli chcemy szybko zrobić zdjęcie, to wystarczy, że wciskamy ten przycisk. On automatycznie zamraża nam obraz oraz daje możliwość opisu. No i wchodząc OK, mamy możliwość opisu. Pamiętajcie tutaj, że jeżeli opiszemy cokolwiek, na przykład, nie wiem, E3, czyli zapalenie na przykład macicy, to musimy wcisnąć G2, które powoduje zapisanie tekstu pod obrazem. W przypadku nagrywania mamy dokładnie tak samo. Jeżeli chcemy nagrać signa, wystarczy, że najedziemy na daną strukturę, na przykład na jajnik, wciskamy nagraj i mamy nagrywanie. Ja mam dosyć długie nagrywanie, ponieważ lubię mieć nagrane całe badanie. Jeden jajnik, drugi jajnik, macice, najechanie na ciążę, ewentualnie na jakąś patologię, bardzo dokładnie. Dlatego tutaj to nagrywanie jest dosyć długie. Zaraz pokażę wam, jak to skrócić. Jeżeli chcecie zmienić czas nagrywania signa, wystarczy wejść w system, długość sign, ok, no i tutaj robimy strzałeczkami. Widzicie, 10, 15, na 20, ja mam na 20 sekund, powiedzmy zmienimy na 10. I OK. W tym momencie, kiedy zrobimy nagrywanie, czas trwania to 10 sekund, nie 20, czyli nie musicie czekać tak długo. Jeżeli ktoś chce nagrywać bardzo krótkie filmiki, to można ustawić sobie 5 sekund. Klasycznie z reguły wygląda to w ten sposób, że jeżeli najedziemy sondą na daną strukturę, musimy zrobić zamroż obraz, OK i zapisz albo sign, albo zapisz obraz. Zrobimy zapisz obraz, wtedy dopiero dodajemy opis i potwierdzamy go G2. A teraz pokażę wam, jak odczytać zapisany obraz lub sign na aparacie USG. Robimy OK. Czytaj. I mamy ostatnio zapisane. Jeżeli jest ikonka zdjęcia, to wiemy, że to jest zdjęcie. Jeżeli jest ikonka filmu, no to wiemy, że to jest sign. Wchodzimy na zapisany sign i możemy zrobić dwie rzeczy. Pierwszą rzecz, jeżeli chcemy klatka po klatce, ponieważ bardzo dokładnie chcemy obejrzeć daną strukturę, przesuwamy sobie strzałeczkami w prawo lub w lewo. Jeżeli chcemy jednak, żeby obraz sam się przesuwał, wciskamy strzałkę do góry. Pamiętajcie również, że jeżeli użyjecie Dopplera, to on się również zapisze. Tak jak w tym przypadku. Puszczamy automatycznie i widać przepływy między innymi w pępowinie oraz w sercu, w ciele zarodka. Jeżeli za to chcielibyśmy obejrzeć krok po kroku, przesuwamy sobie strzałeczkami. O, widzimy, jak zmieniają się na przykład przepływy w pępowinie.
Jest to bardzo dobre, jeżeli na przykład chcemy policzyć ilość ciałek żółtych, czyli robimy zdjęcie jajnika, gdzie mamy kilka ciałek żółtych i bierzemy sobie krok po kroku, później możemy je zmierzyć. Jest to na przykład wykorzystywane w przypadku badania biorczyń podczas embryo transferu. Każdy aparat USG ma swoją pamięć. Oczywiście ta pamięć czasami się kończy, więc jeżeli chcemy zwolnić miejsce, to możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy nagrać na lub przesłać na komputer lub nagrać na pendrive'a. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi. A druga sprawa, jeżeli dane zdjęcie jest już nam niepotrzebne w aparacie USG, to możemy je usunąć. Teraz Wam pokażę, jak to się robi. Wchodzimy w menu, wczytaj obraz i powiedzmy, te zdjęcia są mi niepotrzebne. Czyli zaznaczamy G1 na dane zdjęcie, pojawi Wam się ptaszek czerwony. I powiedzmy to drugie zdjęcie, G1, przepraszam. Czyli mamy dwa zdjęcia, które są Wam niepotrzebne. Wciskamy G2 oraz usuń. Zapyta Was aparat, czy na pewno chcemy usunąć te zdjęcia, no ponieważ może nam coś wcisnąć przypadkowo. Wtedy potwierdzamy, że tak. Czekamy chwilę i zdjęcia zostają usunięte. A teraz pokażę Wam, jak przesłać zdjęcia na komputer. Zgrywanie zdjęć na laptopa. Żeby zgrać zdjęcia, musimy odbezpieczyć tutaj taką zawleczkę. Jak później skończymy, to pamiętajmy, żeby dobrze ją wcisnąć, dlatego że ona gwarantuje, że do środka nie dostanie się woda lub inne płyny. Dlatego ona tak dosyć dobrze wchodzi. Pamiętajmy, żeby mocno to przycisnąć. Oraz wkładamy pendrive'a. Jak już mamy pendrive'a włożonego, robimy wczytaj zdjęcia lub filmy. Powiedzmy, że chcemy skopiować pierwsze 3 filmy. Wciskamy G1, zaznaczamy drugi film G1, zaznaczamy trzeci film G1. Następnie wciskamy G2. Musimy chwilę poczekać. I teraz mamy eksport USB. Bach! I czekamy, aż proces się zakończy. Kiedy mamy zakończony eksport USB, możemy wyciągnąć pendrive'a. No i z pendrive'a możecie zgrać filmy lub zdjęcia na komputer. Nie będę Wam pokazywał, jak to się robi, no bo to jest bardzo proste. Pamiętajcie, że tutaj jest, żeby pendrive się Wam nie zgubił, to tutaj jest dedykowane miejsce do pendrive'a. W tym filmie nauczyliście się, jak zapisywać zdjęcia, jak je wykorzystywać, jak je przesyłać na komputer, jak je usuwać z aparatu USG, ale najważniejsze jest wykorzystywać tą funkcję w codziennej pracy, bo naprawdę się przydaje.